Morawiecki pójdzie siedzieć. Ostatecznie będzie miał zarzuty. W ogóle większość rządu PiS-u pójdzie siedzieć. Duża część będzie miała zarzuty, część będzie miała konfiskatę, część będzie siedzieć, a część będzie uciekała. Jeśli tego nie wypalimy, tego oszustwa i złodziejstwa takim gorącym żelazem, to będziemy mieli tu Białoruś i Rosję. Czy żałuję swoich słów OPO sprzed lat? Nobody is perfect. To jest obraza dla wszystkich Polaków. Znaczy, przystępowanie do AfD, która nie akceptuje granic polskich, zapisywanie się polskich europosłów do tej frakcji, no jest jak splunięcie Polakom w twarz. Witam Państwa, Mikołaj Dowejko, redakcja goniec.pl. Kolejny odcinek politycznej gry, ale zanim to zachęcam Państwa do subskrybowania tego kanału. Robi to około 20% z Was. Nasz cel to oczywiście chociaż te 50-50, 50-50. No i jeśli podoba się Państwu ten kanał, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zasubskrybują go Państwa. To bardzo pomaga naszemu kanałowi, nie zajmuje dużo czasu, a nam pomaga się rozwijać i zapraszać bardzo wielu gości. Z góry oczywiście dziękujemy, a dzisiaj Państwa i naszym gościem, no w jubileuszowym odcinku, można powiedzieć 10, Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Witam i gratuluję. Jak jubileusz, to warto pogratulować. No i zresztą świętujemy jubileusz, można powiedzieć, z pierwszym gościem, więc tak się akurat złożyło, więc nie ma przypadków, szanowni Państwo, są tylko znaki. No i w związku z tym zaczynamy tradycyjnie od szybkich strzałów, tak albo nie, z prawem do jednego pomidora i tradycyjnie również pierwsze pytanie, czy jest Pan gotowy? Oczywiście. Okrzyki na kampusie? Trochę głupio wyszło. Wolność słowa, hymn kobiecych protestów. A nikt nie zaknebluje młodym ludziom. Panie pośle, tak albo nie, ewentualnie pomidor. Nie, no to tak, młodzi ludzie mają prawo do swoich tych... I nikt, żaden młody człowiek i kobieta nie zapomni Kaczyńskiemu, co zrobił. Czyli nie. W 2020 Czyli roku. Czyli nie wyszło głupio. Następny prezydent będzie z Koalicji Obywatelskiej. Tak, wszystko wskazuje na to, że Rafał Trzaskowski i ja uważam, że może być jeden kandydat i pierwsza tura. I to może być Rafał Trzaskowski. PiS po wyborach prezydenckich się rozpadnie. Albo przed. A jego miejsce zajmie Konfederacja. Nie wydaje mi się. Decyzja PKW spowoduje bankructwo PiS. W dużej mierze tak. Morawiecki pójdzie siedzieć. Ostatecznie będzie miał zarzuty. W ogóle większość rządu PiS-u pójdzie siedzieć. Duża część będzie miała zarzuty, część będzie miała konfiskatę, część będzie siedzieć, a część będzie uciekała. Czasem boję się, że za parę lat ktoś rozliczy nas. Jak będzie za co? Szanowni Państwo, trochę bardziej rozbudowane odpowiedzi, ale uznajemy, bo jednak odnosiły się do zadawanych pytań. No i zacznijmy właśnie od tej decyzji PKW, bo jesteśmy tuż przed nią. Wiemy doskonale, że no to mogą być poważne problemy dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z drugiej strony już są pogłoski, że no PKW zastosuje takie, można powiedzieć, rozwiązanie kompromisowe czy pośrodku, czyli no zabierze trochę pieniędzy, ale też nie tak dużo, żeby PiS nie szedł do Sądu Najwyższego, żeby mógł spłacać swoje kredyty, ale żeby suma summarum trochę stracił. A czy według Pana to się tak rzeczywiście skończy? No, z niecierpliwością czekamy na jutro, natomiast nie czekając też przedstawiliśmy z posłem Szczerbą nasze dowody, co się stało między 10 sierpnia, czyli od dnia zarejestrowania Komitetu PiS-u, do 15 października, czyli do dnia wyborów. Skoro członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mówią, my musimy się doliczyć do 400 tysięcy, to myśmy przedstawili dowody na 60 razy więcej, 23 miliony złotych. I tutaj mamy i Instytut Badawczy Państwowy NASK, który był wykorzystywany do monitoringu internetu i każda partia to robi, tylko każda partia płaci z własnych pieniędzy. 536 tysięcy złotych. Na tyle urzędnicy NASK-u wyliczyli pieniądze, które musieli wydać na to, żeby zrobić usługę PiS-owi. Ono oczywiście nie zapłacili, bo to było zlecenie z KPRM-u. Dwa. Fundusz Sprawiedliwości. No, wszyscy o tym mówiliśmy, natomiast policzyliśmy od tego 10 sierpnia, to jest kwota 21 milionów, i oni w ciągu tych kilkunastu dni, uwaga, rozdali 2,5 tysiąca różnych urządzeń, różnego rodzaju sprzętu i samochodów. Lodówki, pralki, samochody. 2,5 tysiąca. Jak to wyglądało? Proceder był prosty. Najpierw samorządowiec musiał poinformować
Ministerstwo Sprawiedliwości, gabinet polityczny, że na przykład w poniedziałek będzie przekazanie, nie wiem, lodówki. Gabinet polityczny się spotykał i minister podejmował decyzję, kto jedzie z posłów PiSu bądź kandydatów PiSu na posłów do tego okręgu i będzie przekazywał tą lodówkę, czek, cokolwiek. Czyli absolutnie uznaniowo. Najpierw były okręgi, a później uznaniowo, kto jechał. Myśmy wczoraj pokazali, który z posłów ile rozdał w ciągu tych paru tygodni. Tam się pojawia pan Gosek, pan poseł Gosek, pan Kowalski i inni. I to szło w setkach tysięcy złotych. Generalnie każdy kandydat, który chce coś tam przekazać, no to oczywiście musi kupić i mieć rachunek z Komitetu Wyborczego. No ale panowie wykorzystywali Fundusz Sprawiedliwości jak fundusz wyborczy PiSu. Pomyliło im się. Myśleli, że to jest fundusz wyborczy i wydawali. Więc tu jest 21 milionów. Pokazaliśmy Ministerstwo Pracy i to nie chodzi tylko i wyłącznie o pikniki, ale chodzi o słynną firmę, która dostawała zlecenia, darowizny, usługi sponsoringowe z fundacji niektórych spółek Skarbu Państwa, a z drugiej strony przygotowywała kampanię czy też gadżety dla polityków PiSu. Kubki, długopisy, koszulki. No i pokazaliśmy, jak jedna z byłych wiceminister, wicepremier nawet rządu PiSu miała finansowaną kampanię, koszulki, jakiś event wyborczy ze specjalnej strefy ekonomicznej. Czyli wszędzie, gdzie były publiczne pieniądze, tam się pojawiali politycy PiSu i próbowali wyciągnąć na kampanię. Pan, że to powinno być rozwiązanie najbardziej radykalne, takie zamykające to raz na zawsze. Wie pan, jeśli tego nie wypalimy, tego oszustwa i złodziejstwa takim gorącym żelazem, to będziemy mieli tu Białoruś i Rosję. To znaczy, to będzie tak, że kampania będzie wolna amerykanka. Każdy, kto przyniesie pieniądze, zrobi sobie wszystko. Niedługo, nie wiem, ktoś przywiezie tutaj wagon pieniędzy i sfinansuje komuś kampanię, a Państwa Komisja Wyborcza będzie udawała, że nie widzi, nie słyszy a politycy będą mówili, tak jak wczoraj pan Błaszczak mówi, że nasz szef Komitetu Wyborczego o niczym nie wiedział. Czyli on o niczym nie wiedział, a ich kandydaci mogli oszukiwać i kraść. No to jest taka mniej więcej śpiewka. My tą melodię znamy, ale trzeba zrobić wszystko i to, co my robimy, to robimy po to, żeby po prostu była pewna elementarna uczciwość. Kampanii wyborczej nie finansujemy z publicznych pieniędzy, ze spółek Skarbu Państwa, z ministerstw. Każdy może wydać te pieniądze, wpłacając na konto i finansując swoją kampanię. I to jest główny powód, dlaczego to robimy, żeby było sprawiedliwie. PiS się broni, mówiąc, że wy między innymi organizowaliście w Opolu sobie imprezę, że tego też można policzyć, że to były koszta 2 milionów złotych? Wie pan, mówią o marszałkach. Ja bym mógł tysiące podać przykładów, co się działo w województwie łódzkim, bo to widziałem. Marszałek Schreiber to jest tata byłego ministra z PiSu, był marszałkiem i też robił bardzo dużo imprez, sam kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego i też się pojawiał na scenie. Ale ja już nawet o tym nie mówię. Mówię o tym, że wykorzystywano publiczne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa i z ministerstw do robienia kampanii, czyli krótko mówiąc, albo przekazywania samochodów, czeków, lodówek, pralek, innych rzeczy, albo też wręcz kupków, długopisów i koszulek. Tyle zarzutów wzajemnych tych partii, bo oczywiście każda z partii będzie się bronić, że to wcale tak nie było. Część wyborców podnosi taką opinię, że to jest może czas najwyższy, żeby w ogóle odebrać partiom politycznym subwencje. Uważam, że to byłby zły pomysł, bo tak kiedyś było w Polsce. I wtedy się pojawiali panowie, którzy przychodzili z pieniędzmi i finansowali politykom kampanię. Nie. Partie polityczne, w moim przekonaniu, w demokratycznych państwach otrzymują subwencje w ramach tej subwencji, pod bardzo dużym rygorem. Jednak wydają te pieniądze. Mało tego, pan redaktor, państwo, możecie pójść do Państwowej Komisji Wyborczej i sprawdzić co do złotówki, na co poszły te pieniądze. Nieraz były afery z tym związane, ale jednak to wszystko jest pod kontrolą. Natomiast gdybyśmy zrobili taką wolną amerykankę, że subwencji nie macie, zbierajcie sobie pieniądze z ulicy i wydawajcie ile chcecie, no to byśmy mieli taki system, że biznesmeni przychodzą i kupują polityków, tak? Bo proszę bardzo, ja ci zrobię kampanię, ale liczę, że jak ty wejdziesz do Sejmu, to będziesz później lobował na rzecz tej czy innej ustawy. Nie. Uważam, że to jest ok i subwencja jest uzależniona od poparcia, od ilości posłów, ale w ramach tego finansowania kampanii musi być pewna równość, uczciwość, a nie, że po prostu jest wolna amerykanka w kampanii. Wierzmy, szanowni państwo, w żelazną moralność polskich polityków. Miejmy nadzieję, że tak jest, że nie są do kupienia. No, nie tak wydaje mi się, nie wydaje mi się właśnie, dlatego, że jest ten system subwencji, to wydaje mi się, że nie ma takiej sytuacji w Polsce, że jest któryś tam do kupienia. Ale gdyby tej subwencji nie było i gdyby było tak, że politycy mieliby zabiegać o te pieniądze, chodzić z kapeluszem od jednego do drugiego, to by wszystko mogło się wydarzyć. Dlatego ja bronię subwencji. Uważam, że to jest ok, tym bardziej, że są sprawdzane te wydatki. Uważam, że są proporcjonalnie w zależności od poparcia.
Natomiast my dotykamy sprawy finansowania kampanii wyborczych, które często są też albo z kredytu, albo z tej subwencji, albo właśnie, jak poszedł PiS dalej, wpadł na pomysł wykorzystywać publiczne pieniądze do swoich kampanii. To jest absolutnie nieakceptowalne. Panie pośle, i tutaj postawimy kropkę, jeżeli chodzi o subwencje i decyzje PKW. I oczywiście tradycyjnie 7 kart na stół. Również tradycyjnie 3. 7 kart, 7 życzeń będzie. 7 kart, 7 życzeń, 7 trudnych pytań, miejmy nadzieję. No i 3 z nich dla Pana. Jedziemy. Ja mam czytać, tak? Czy tak Pan jest. Oddać? Czy bez zmian światopoglądowych rząd Tuska upadnie? Nie, nie upadnie w ogóle rząd Donalda Tuska, dlatego że wiemy, po co wygraliśmy. Natomiast będziemy robili wszystko, żeby tak, żeby te sprawy światopoglądowe, chociaż na przykład sprawy aborcji do nich nie zaliczam, bo to są kwestie praw kobiet. To ja tutaj nie uważam, że do nich nie można tego zaliczyć, ale nie upadnie. Ale myślę, że wyborcy bacznie obserwują i dają ocenę przy każdym sondażu, dla każdej partii, po wszystkich wypowiedziach i myślę, że niektórzy liderzy muszą też właśnie wsłuchać głosem. Sytuację na kampusie, że Kosiniak-Kamysz został przywitany takimi okrzykami, tam, co z aborcją, tak, co dalej z tymi wszystkimi sprawami. Też mamy sprawę związków partnerskich, gdzie tak naprawdę niewiele poszło do przodu, a są środowiska, które mają bardziej jeszcze daleko idące postulaty dotyczące małżeństw. No i jeżeli na przykład jedna z minister lewicowych mówi o tym, że jest to bezpieczeństwo narodowe, związki partnerskie, a druga część koalicji się na to zupełnie nie zgadza, to mamy tutaj ewidentny rozdźwięk i problem. Myślę, że związki partnerskie ustalimy do końca tego roku, więc będą w tej kadencji, tak uważam, jeśli chodzi o sprawę aborcji. Władysław Kosiniak-Kamysz nigdy nie obiecywał, że będzie liberalizacja aborcji i to trzeba mu uczciwie przyznać. Ale oczekiwania społeczne są coraz większe. Wydaje mi się, że błąd PSL-u polega na tym, że oni nie są w stanie dzisiaj jednak wyczuć nastrojów swojego elektoratu, bo elektorat się zmienił. Elektorat jeżdży na dożynki i różne święta, również na wsi i słyszę, a tego nie słyszałem jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu, że ci ludzie są za liberalizacją aborcji. Być może Polskie Stronnictwo Ludowe powinno się też słuchać w głos wsi, ale nie zmieniając, jakby ja uważam, że Koalicja Obywatelska ma to jedno zdanie. No a w Sejmie jest tak, że nie tylko trzeba mieć rację, ale trzeba mieć większość, więc jeśli będziemy mieli większą reprezentację w Sejmie, jako Koalicja Obywatelska na pewno to przegłosujemy. Będziemy podejmowali próby przekonywania naszych partnerów do tego, żeby to przegłosować. Panie pośle, to jest ważne. W związku z tym kolejne pytanie. Czy powinniśmy zestrzeliwać obiekty wlatujące na teren Rzeczpospolitej Polski? Ja nie jestem wojskowym. Czy powinniśmy, czy nie, jaki obiekt, jakiej wielkości. A są procedury jasno określone w czasie wojny, w czasie pokoju. Zostawiam to wojskowym. Nie jestem ekspertem, nie chcę wchodzić w ten temat. Na pewno, moim przekonaniu, powinniśmy informować. Jeśli cokolwiek wleci, powinniśmy o tym informować. I tu mamy pewną różnicę, bo rozumiem, że to pytanie nawiązuje do ostatnich wydarzeń. Tak, do ostatniej sytuacji. No i właśnie też cały, zawsze się powtarza ten argument, że część osób twierdzi na przykład, że jesteśmy za mało stanowczy, że nie zestrzeliwujemy tych obiektów, że nie ma żadnej reakcji. To takie testowanie państwa polskiego, zachodu, naszej jakby wytrzymałości, tak, tego co... Nie, są procedury i ostatnio wojskowi mówili o tych procedurach. Jest pokój i jest inaczej. Ta sytuacja jest w czasie wojny, w czasie pokoju, natomiast na pewno opinię publiczną musimy informować. Za czasów PiSu przez pół roku 3/4 Polski przeleciała rakieta i gdyby nie osoba, która przechodziła przez las i nie zauważyła rakiety, to byśmy w ogóle o tym nie wiedzieli. Więc różnica jest tylko taka, że my informujemy i uważam, że opinia publiczna powinna być powiadomiona. Natomiast reakcja, no to są na to procedury i wojsko wie, co robić. I panie pośle, ostatnie pytanie. Idziemy dalej. Czy żałuję swoich słów OPO sprzed lat? Nobody is perfect. No właśnie, bo pamiętamy te deklaracje wtedy polityków SLD, no i to rzeczywiście wyglądało inaczej niż dzisiaj. A też była inna platforma, inaczej też to wyglądało. No każdy, nikt pewnie nie żałuje, to nie o to chodzi. Sytuacja, kontekst polityczny, to co jest cała polityka. Znaczy, co innego było 20, co innego 10, w zależności od sytuacji, człowiek też komentuje. Nobody is perfect. Tak, myślę, bo rozmawialiśmy nawet przed wywiadem o tym, że dzisiaj generalnie media społecznościowe atakują nas z każdej strony i się je obserwuje bardzo dużo i mi na przykład często na tablicy wyskakują jakieś archiwalne wypowiedzi polityków i tutaj też są te archiwalne wypowiedzi sprzed lat. No też ten, na przykład ten kadr z Leszkiem Millerem w Sejmie, różne takie wypowiedzi, takich kultowych można powiedzieć.
No tak, ale to do każdego trzeba było jakby odnieść atmosferę i kontekst. Pamiętam, akurat wtedy to było bodajże po wyborach prezydenckich, gdzie wszyscy byliśmy wściekli, że kandydatka zdobyła tyle, ile zdobyła tam lewicy, wtedy chyba 2,5%, jak się nie mylę, albo nawet nie, więc wszyscy byli wściekli na tą sytuację, więc kontekst w polityce ma szalenie istotne znaczenie. No, zawsze można wyciągnąć jakieś sprzed 15-20 lat wypowiedzi, natomiast w dobie zmieniającego się świata, też Polski, jakie to ma większe? Nie ma większego znaczenia, moim zdaniem. No, politycy nawet nie potrafią czasami zmieniać swoich wypowiedzi, ale partie co chwila, w związku z tym mamy rekordzistów, którzy praktycznie zaliczyli wszystkie. Ale zostawmy temat polityków, bo tutaj akurat pan za bardzo tych partii nie zmieniał w swoim życiu. Zdarzało się, ale... Byłem w jednej, a drugą sam zakładałem, tak, i jesteśmy z Barbarą Nowacką od wielu lat. Więc tutaj to... Nie ten target, szanowni państwo, choć znalazłoby się kilku, tak jak mówiliśmy wcześniej, ale odnosząc się do ostatnich wydarzeń, już jak już wspomniał pan o wyborach prezydenckich, mamy je coraz bliżej, już wiemy na 99,9%, w sumie to 100, że z ramienia Konfederacji wystartuje Sławomir Mentzen. Jeżeli chodzi o was, to mówi się głównie o Rafale Trzaskowskim, niektórzy mówią o Sikorskim, o Tusku, ale jednak Trzaskowski jest wymieniany najczęściej. No i Trzecia Droga raczej właśnie wysuwa Hołownię, z tego, co mówią politycy tej formacji. W związku z tym mamy już coraz bliżej do wyborów. Na razie zapowiada się, że nie będzie wspólnego kandydata rządu, no a Jarosław Kaczyński mówi, że ich kandydat powinien być wysoki, przystojny, taki właśnie, można powiedzieć, prawdziwy dżentelmen, tak znający języki. Tak, ale nic nie powiedział o tym, że musi być uczciwy. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński szuka takiego, który po prostu będzie potrafił się podpisać. Tam, gdzie trzeba i gdzie on powie. Mówiąc wprost, szuka drugiego Dudy. Natomiast ja uważam, że jeden kandydat i pierwsza tura dla koalicji 15 października jest możliwa. Jeśli wszystkie partie koalicji 15 października mają mniej więcej poparcie na poziomie powyżej 60%, to biorąc to pod uwagę, i gdybyśmy się wszyscy porozumieli, to nasz kandydat miałby szansę wygrać w pierwszej turze, tym bardziej, że Konfederacja wystawia kandydata i PiS wystawia swojego kandydata. Rafał Trzaskowski prowadzi w tych sondażach. I jakikolwiek byśmy nie wzięli sondaż, zaufania, poparcia w wyborach prezydenckich, jest pierwszy. Więc absolutnym jest liderem i dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Rafał Trzaskowski będzie naszym kandydatem. Ale czy wspólnym? No to jest dobre pytanie. Ja bym mógł zaapelować do liderów innych partii, żeby się porozumieć w tej sprawie, bo zawsze ta druga tura to jest taka niepewność. Wszystko się może wydarzyć. A gdybyśmy to rozstrzygnęli w pierwszej, to nie tylko chodzi o to, żebyśmy to wygrali, ale też byśmy pokazali naszemu elektoratowi, że po prostu jesteśmy i działamy wspólnie. Tym bardziej, że jest chyba dobry czas do tego, żeby na ten temat porozmawiać. Zobaczymy. Ja uważam, jeden kandydat, pierwsza tura, i tu naprawdę nie chodzi o to, że Koalicja Obywatelska musi mieć swojego prezydenta. Po prostu z sondaży wynika, że kandydat akurat, Rafał Trzaskowski, który jest w Platformie, który jest z Koalicji Obywatelskiej, miałby największe szanse. No tak, bo wasi koalicjanci mogą wam zarzucić, że wy ich spychacie tutaj do defensywy, bo teraz patrząc na trendy sondażowe, wy macie 30,2% średniej sondażowej, no to jest w kontekście poparcia z wyborów parlamentarnych wzrost, też na pierwsze miejsce awans. No a Trzeciej Drodze regularnie spada, bo około 10%, Lewica ma te 8,5%. Też jakby te wyniki wyborcze w ostatnim czasie były niesatysfakcjonujące, więc może oni to odbierają tak. Jak nas zepchniecie do defensywy, pokażemy naszym wyborcom, że nie jesteśmy niezależnymi ośrodkami, no i pomyślą sobie, a po co nas głosować, możemy na koalicję. Okej, to są różne kalkulacje, ale chyba najważniejsze jest wygrać te wybory. Jeśli chcemy dokonać tych dużych zmian, o których mówimy cały czas, to bez podpisu prezydenta wielu nam się nie uda. A mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Obserwuję też sondaże innych liderów przecież partii na całej naszej koalicji 15 października i dlatego mówię jakby z taką dużą pewnością, że mamy szansę wygrać z Rafałem, dlatego że Rafał po prostu wygrywa w tych wszystkich sondażach. Parę osób pyta i mówi o Szymonie Hołowni. Ja uważam, że Szymon Hołownia jest bardzo dobrym marszałkiem i to się sprawdza, ale w sondażach dotyczących wyborów prezydenckich nie ma najlepszego wyniku, nie ma rewelacyjnego wyniku, więc odbudował jakieś zainteresowanie i to bardzo dobrze parlamentem, Sejmem. Świetnie się tam sprawdza.
warto rozmawiać, warto tutaj się porozumieć, bo naprawdę ta pierwsza tura byłaby szansą na ostateczne wygranie z PiS-em, więc, a te wybory są dla nas bardzo ważne. Więc zobaczymy, no ja jestem tutaj dobrej myśli. Panie pośle, no to jeszcze odnosząc się do aktualnego prezydenta, Andrzej Duda w Kijowie, ten żart Zełenskiego to się głównie przebiło do mediów, jak pan to ocenia, bo no bo różne były głosy, niektórzy mieli po prostu z tego przysłowiową bekę, niektórzy do tego podeszli bardziej na serio. Wie pan, jak już mówi prezydent, to te słowa ważą dużo, chociaż sam prezydent często się ośmiesza, to jednak no, reprezentuje Polskę i później te słowa są cytowane na całym świecie. No, nie ustalił tego z prezydentem Zełenskim i wyszło niezręcznie, mówiąc wprost. Więc następnym razem może czasami warto się ugryźć w język albo powiedzieć mniej niż więcej. Więc myślę, że wyszło mocno niezręcznie. Takie rzeczy chyba trzeba jednak ustalać przed, a nie mówić, co się chce powiedzieć i co się myśli. Czasami warto powiedzieć ciut mniej, więc i warto ustalać jednak takie rzeczy. W kontekście pańskiej nowej roli, czyli europarlamentarzysty, we wrześniu szykuje się posiedzenie Parlamentu Europejskiego. No i mamy taką mini aferkę z tym związaną się, mini może w Polsce, bo myślę, że w wielu krajach, a może nawet w Polsce już niedługo ta afera urośnie, bo jeden z tytułów prasowych niemieckich, no tak powiem, jakby to powiedzieć, no zrobił pewnego rodzaju śledztwo, tak, wcielił się w tłumy, w działaczy AfD, no i przeprowadził z nimi kilka rozmów, no i tam mieliśmy negowanie między innymi Holokaustu, mówienie różnych rzeczy na ten temat, no, że te ofiary były mniejsze, a może nawet w sumie to nie tak źle, że tak było, tak? No i pytanie moje zmierza do wiadomego punktu. Wiemy doskonale, że jest w Polsce partia, która się podzieliła tak naprawdę na frakcje. Konfederacja. Tak, Konfederacja, gdzie Nowa Nadzieja poszła do frakcji między innymi z AfD. No w przypadku Ruchu Narodowego są plotki, że to mają być patrioci dla Europy, ale jeszcze nic nie jest pewne, jeszcze nic nie jest podpisane, jeszcze nic nam nie wiadomo. W związku z tym, jak pan do tego podchodzi, no i w ogóle do tego, jak wygląda ta układanka polskich europarlamentarzystów? Znaczy, to jest wszystko, to co robi Konfederacja, to jest wszystko niepoważne. Łącznie z wystąpieniem pierwszym przedstawicielki, która chciała tylko i wyłącznie zaistnieć, no i zaistniała, na długo pewnie, ale nie wiem, czy tak chciała zaistnieć. W każdym razie, no, to jest obraza dla wszystkich Polaków. Znaczy, przystępowanie do AfD, która nie akceptuje granic Polski, która nie akceptuje Śląska polskiego, która no tak de facto no jest antypolską partią, absolutnie. Więc zapisywanie się polskich europosłów do tej frakcji no jest jak splunięcie Polakom w twarz. Mówię to wprost. I dziwię się, że Konfederacja, bo możemy się nie zgadzać w różnych sprawach, albo wielu, albo we wszystkich, ale no, robienie polityki z taką frakcją AfD jest absolutnie, nie działa dobrze dla Polski. Nie jest, oczywiście ta frakcja duża na szczęście, nie jest traktowana poważnie, ale to nie zmienia faktu, że o tym się mówi. I to jest margines Unii Europejskiej, atakujący wszystkich i wszystko, jest na językach oczywiście, natomiast totalny margines. Cieszę się, że należę do grupy IPP, która jest największą grupą, która obroniła swoją ilość, można powiedzieć, swoich przedstawicieli i że Unia Europejska przez te 5 lat będzie miała dobry bieg i ta współpraca na linii Unia Europejska, Bruksela, Strasburg, Warszawa dzisiaj wygląda absolutnie wzorowo. Donald Tusk jest traktowany tam jak naprawdę autorytet, z nim się wszystkie najważniejsze kwestie ustala. Dzisiaj przyjeżdża przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Pierwsze spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, następnie się udaje na kampus, więc to odbudowywanie sojuszy w Europie bardzo szybko nastąpiło i cieszę się, że po tych kilku latach takiego burzenia tych wszystkich dobrych stosunków europejskich udało się to odbudować. Może w ramach właśnie Europarlamentu jakąś konfrontację zorganizujemy, to byłoby może ciekawe, no ale to... Z tymi z AfD? Z AfD może nie, ale z polskimi europarlamentarzystami, czy to ale z PiS-u, tymi, czy z Konfederacji. Ale tymi z AfD to nie, to szkoda czasu, naprawdę. Jeśli oni chcą z AfD robić politykę, to niech robią, ale bez nas. Nie będziemy ich uwiarygadniać, od razu mówię, bo to szkoda po prostu czasu. Jesteśmy w Europarlamencie, żeby Polska skorzystała i żebyśmy pokazali, że odbudowujemy te sojusze i że jesteśmy wiarygodni, a nie po to, żeby uwiarygodniać jakichś ludzi, którym się pomyliło miejsce i robią politykę z ludźmi, którzy nie traktują Polski poważnie. Więc z takimi nie. Natomiast z każdym innym tak. Panie pośle, i na koniec pytania od widzów, użytkownik Minet.
Dlaczego komisje śledcze są tak nieskuteczne i do niczego nie prowadzą, poza rozgłosem i marnotrawstwem naszych pieniędzy? Pytanie z tezą, no ale to też się przewija. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Jest w tej chwili przygotowywanych 12 zawiadomień na 19 osób i chcę powiedzieć jasno, uważam, że Mateusz Morawiecki będzie pierwszym premierem po 89, który będzie miał zdjęty immunitet, postawione zarzuty. 6 miesięcy prac komisji to 6 miesięcy zbierania dokumentów, dowodów. Nie mogliśmy zrobić tego krócej. Zbieranie materiałów tak, żeby się później obronić w sądzie i wcześniej jeszcze w prokuraturze, jest bardzo istotne. Mamy twarde dowody. Mateusz Morawiecki moim zdaniem złamał prawo, w tej sprawie też jest wyrok NSA i zobaczycie Państwo, że na sam koniec dnia odpowiedzą politycy PiS-u za wybory kopertowe. Mówię o nich, dlatego że to prowadziłem tą komisję i wydaje mi się, że dość sprawnie, 6 miesięcy zakończyliśmy pracę z przepytywaniem, można i odsłuchaniem najważniejszych świadków, też polityków PiS-u, którzy chcieli ukraść wybory 2020. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę. Oczywiście bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i jeszcze raz zachęcając do subskrybowania. Tak jak mówiliśmy, większość z Was tego nie robi, a byłoby to nam bardzo pomocne. Nie zajmuje dużo czasu, nic nie kosztuje, a pomaga. Oczywiście również do polubienia, no i zostawienia komentarza, bo te komentarze czytamy, też zadajemy Państwa pytania i dziękujemy naszemu gościowi, którym był dzisiaj poseł Dariusz Jański. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.